Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy tutaj mieli już ostatnie row przed, ostatnie dwa row przed Survivor Series Premium Live Eventem. I mamy to już zabukowane show tutaj, tak to będzie wyglądało. Mamy Randy'ego Ortona, którego podpisałem, tak w ogóle podpisałem Randy'ego tutaj Ortona na 3 tygodnie, czyli na to show, następne show i na Premium Live Event. Potem co się wydarzy, to nie wiem, zobaczymy. W main evencie mamy False Count Anywhere. Chcę, żeby ta właśnie rywalizacja Defienda i Rollinsa się zakończyła i zakończymy tą rywalizację False Count Anywhere meczem. I wydaje mi się, że dam Sefowi wygrać, żeby potem zawalczył z Romanem na Premium Live Evencie. Tak mi się wydaje, że tak to zrobimy. Oprócz tego Romana Reignsa zobaczymy w akcji mistrza World Heavyweight, który zmierzy się z Ciną. Charlotte kontra Becky, Interference w wykonaniu tam Bianki i walka Randy Orton, który właśnie został podpisany z Edge'em. Rated RKO przeciwko siebie i tam Nakamura zrobi też run-in. I mamy tutaj trzy proma: Carmelo Hayes, Cody Rhodes i Rhea Ripley. Tak wygląda nasze show tutaj. Kontrakt się oczywiście po tym show kończy Charlotte. Kontrakt się Cinie kończy. Nie wiem, czy Cinę damy radę przedłużyć, czy nie. Zobaczymy, bo musimy mieć 50 tysięcy co najmniej na arenę już, potem jeszcze na stypulację, więc no nie wiem, czy to się po prostu wydarzy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i myślę, że będziemy mogli już przechodzić do tego show. Tak, możemy do tego przechodzić, a więc klikamy confirm booking. Zagramy ten main event oczywiście, The Fiend kontra Seth i tutaj właśnie, może powiedzieć, zakończymy tą rywalizację na dobre. Roman Reigns kontra Cena i tutaj wygrywa Roman. To dobrze, dobrze, nasz Miss World Heavyweight wygrywa rywalizację z Cena, to nie jest coś, co chce, żeby się kontynuowało jakby. Plus 3 popularności dla Carmelo, to dobrze. Tutaj mamy walkę, gdzie mamy run-in. Wygrywa Becky Lynch i run-in też tutaj w wykonaniu Bianki Belair. Cody Rhodes tutaj promo plus 4 popularności. Też kolejny świetny wynik. Randy Orton kontra Edge. Run-in Nakamury. Edge wygrywa tutaj. I mamy drugi poziom rywalizacji, Nakamura kontra Edge. Self promo plus 2 popularności dla Rhea Ripley. I tak już mówiłem, walkę, w której myślę, że lepiej, żeby Seth wygrał, żeby potem właśnie miał walkę na Survivor Series z właśnie Romanem Reignsem, a The Fiend zmierzy się na WrestleMania z Romanem, dlatego tak to będzie wyglądało. Tylko właśnie muszę jakby doprowadzić do tego, żeby rywalizacja Ciny i Romana nie była kontynuowana, bo to nie jest rywalizacja, którą chcę, żeby była kontynuowana. Chcę, żeby właśnie Fiend zakończył rywalizację z Sethem, nie miał żadnej już rywalizacji, żeby Roman miał rywalizacji, żeby oni właśnie zaczęli, żeby była najpierw właśnie ta walka. Tak czy tak ono się wydarza, ale fajnie by miała przy okazji rywalizacji na pewno, bo by jeszcze lepiej, aby ta rywalizacja Romana, aby to się, ta walka Romana i Finda miała rywalizację, to byłoby na pewno lepiej, dlatego to bym chciał, żeby to wyglądało. Mam tutaj już Defienda, który właśnie, tak już wiem, jest numerem kontenderem do walki na WrestleMania z Romanem Reignsem. To mieliśmy, może powiedzieć, załóżmy takie coś jak Royal Rumble, tylko że w walce one on one. To zwycięzca ma zagwarantowaną walkę w main eventie WrestleMania, ta walka Cody i Finn. Załóżmy, że właśnie tak było, że to była taka walka właśnie, gdzie to zwycięzca miał zagwarantowany main event i w tym ambulance meczu właśnie The Fiend wygrał, a dzisiaj ma walkę z Sethem Rollinsem, zakończenie tej rywalizacji, tej dwójki tutaj. Teraz pora na Setha Rollinsa, który, tak właśnie mówiłem, ma dużą szansę przed sobą, bo na Premium Live Evencie następnym, w następnym odcinku Survivor Series, tam walka z mistrzem World Heavyweight, z Romanem Reignsem. A najpierw tutaj ma przed sobą dużą walkę False Count Anywhere z Fiendem, która na pewno nie będzie łatwa do wygrania. Widzieliśmy już między innymi zwycięstwa w tych pojedynkach, gdzie to na przykład Fiend wygrał przez Countout, jeśli dobrze pamiętam, albo Seth wygrał przez Countout, któryś wygrał przez Countout. Widzieliśmy Tables Match, teraz zobaczymy przypięcie albo poddanie i może to się wydarzyć dosłownie wszędzie. Mamy The Fienda, mamy Setha Rollinsa, więc będziemy mogli przechodzić do tego pojedynku. Main event dzisiejszego row. Seth kontra The Fiend. Będziemy mogli już zacząć w tym momencie. I rozpoczynam ten pojedynek. Fiend wlatuje od razu tutaj w Setha Rollinsa. Teraz tutaj nie ma kontry od Setha i clothesline od The Fienda. Dobry start tutaj Bray Wyatta. Seth próbuje powoli wstać i pora na potencjalny sleeper hold. Czy ta walka się w taki sposób zakończy? No wiadomo, że nie, ale
To mogło się naprawdę bardzo szybko skończyć, ale ten sleeper hold jest zbyt wcześnie, żeby potencjalnie tutaj Seth Rollins mógł z tego nie wyjść. No i teraz w końcu Seth potrzebuje zaatakować Bray Wyatta, super kick trafia, pięknie, bo to jednak cały czas Seth obrywał, więc on musi się wziąć do roboty. Pięknie, no, zaczyna to jakoś wyglądać, oj tutaj to nie była dobra decyzja, właśnie, i niestety się nie uda tutaj skontrować. The Fiend wychodzi tutaj, on ma tam, można tam użyć właśnie broni, ale on wraca i tak. Ten kombinę, potężny lariat w jego wykonaniu taki. Kontra Cefa. Mocno uderzenie tutaj prosto w brzuch. Stawia się z kolejnymi tutaj uderzeniami. I na koniec kolano i jeszcze jedno kolano. Piękne takie combo w wykonaniu Cefa. Dwa takie mocne kolana. Sobie możemy tutaj wrócić. Pięknie. Możemy tu jakiś springboard move zrobić i to będzie piękny moonsault od Rollinsa. Możemy wyjść poza ring i wziąć tutaj właśnie jakąś broń, bo na pewno false count anywhere jest no disqualification. Idzie tutaj The Fiend, biegnie też Seth, ale nikt nie trafia. The Fiend ma krzesło, ale Candlestick tutaj wygrywa w tym starciu. I też szansa jeszcze na pedigree. Ja bym mógł ten potencjał tutaj właśnie zrobić pedigree na właśnie krzesło i tak będzie, pedigree na krzesło, pięknie zrobione, to wymaga przypięcia. Pedigree na krześle wymaga pewno przypięcia, mamy przypięcie tutaj w tym pojedynku pierwsze, 1, 2 i definitywnie wstaje. Mamy walkę tutaj dalej, walka trwa dalej, świetna akcja. Po zupnym wykonaniu Braya Wyatta, które też nie wystarczy, nie wystarczy to, żeby wygrać. Big boot, nie trafia tutaj zbytnio. Piękny tak, jak taki lift, inverted DDT w wykonaniu Seth Rollinsa. Czy ja to jestem w stanie zrobić? Nie jestem w stanie tego zrobić, tak. The Fiend jest za ciężki i jeszcze tutaj Seth ląduje na tym krześle. I to będzie, co to będzie właśnie. Ale nie wiem, co to było, aby go jakoś potrapał, nie wiem w sumie. Candlestick nie trafia i to mogą być problemy, ale nie mogę zrobić, aha, nie mogę, mogę pewnie tylko zrobić stąpa na ziemi, kolano i właśnie, propos stąpa, nie będzie stąpa, bo tutaj wstaje X-Factor taki wykonany Seth Rollinsa. I wrzucam tutaj Defenda prosto barierki. I to jest perfekcyjny moment na kerb stąpa poza ringiem, stąp zrobiony. Defend jest przypięty, czy będzie używał swojego resiliency, bo zakładam, że powinien mieć. Mamy 1, 2 i użyte resilience. Dobra, ja już mam plan, jaki sposób chcę zakończyć ten pojedynek. I nie ukrywam, że ten sposób to jest super stomp. Kerb stomp z samej góry. Myślę, że jak chcę pokonać Definda, to chcę właśnie, żeby to i tak wyglądało tak, jakby żeby to nie wyglądało słabo. Nie chcę Definda, żeby pokonać po czymś słabym. Chcę, żeby Defend był przypięty, ale i tak, żeby można powiedzieć, wyglądał najmocniej jak się da przy tym. Czyli no dosłownie Seth zrobi potężnego super stompa z samej góry, więc jakby po tym nikt nie powinien wstać, dlatego właśnie będzie po prostu dalej, bo mam wrażenie, że to jest taka paczka, w której po prostu Defend nie wygląda słabo. Tak bym to właśnie nazwał, a to jest myślę, że coś tutaj potrzebne, bo jednak trzeba Defenda budować przed taką wersją, ja nie mogę z niego właśnie zrobić zawodnika, który przegrywa byle z kim, byle jak. Więc właśnie dlatego tak nie możemy na to sobie pozwolić, tutaj Seth nie trafia. Choć oczywiście wiadomo, że to się może tak nie skończy, bo potencjalnie The Fiend może wygrać tę walkę wcześniej, tak się też może wydarzyć. Teraz Seth Rollins jest wrzucony z portem do ringu. Lepiej, żeby wstał, im szybciej tym lepiej i powoli wstaje. Somersault Slam to się nie uda, The Fiend wraca tutaj do ringu. Oj, ten dropkick nie był najlepszy. Release suplex na środku ringu. I to jest kontra. To jest kontra i to też będzie szansa na potencjalny pedigree dla Sefa Rollinsa na kendosticku. Pedigree na kendosticku? Czemu nie? Pedigree na kendosticku tutaj, wow. To też, to może w sumie powiem tak, nie trafiłem tak czysto, ale tam jakoś może tam się udało tak troszeczkę trafić. Nie to. No możemy sobie jeżeli też muszę tutaj ponownie. Jak jest stunt, to warto to wykorzystać. Powiedziała, oryginalnie chciałem właśnie tutaj pójść i zrobi tutaj potencjalnie, nie wiem, jakiegoś Frog Splash'a czy Phoenix Splash'a, Phoenix Splash właśnie. Phoenix Splash? Nie, nie, to by Moonsault jest. Myślałem, że będzie Phoenix Splash, mamy przypięcie. Seth Rollins jednak łatwo wstaje tutaj.
nam tutaj wymiana. Ta wymiana byłaby kluczowa, żeby wygrać ją. Oj, nie trafiam. On trafia. Oj, znowu nie trafiam. Chyba wiem, kto to wygra, tą wymianę. Jednak on nie trafił. Ale ja trafię, dobra, może jeszcze. Mamy chyba tyle samo, właśnie dwa zbudowaliśmy. I mamy super kicka, pięknie, pięknie zrobione. Ponownie z pedigree, ponownie mamy trzy finishery. I właśnie nie wiem, jak to rozegrać. Chcę to rozegrać tak, że muszę mieć pewność, że on mnie nie skontruje. Po super finisher trzeba wyjść na samą... Czy ja muszę po prostu wyjść na samą górę? Super stomp, tak, ja chyba chcę zrobić... O nie, może tego super... A dobra, chcę zrobić, nigdy nie robiłem jeszcze tego super stompa. Jeszcze nigdy nie robiłem stompa. Jeśli on to skontruje, to... To będzie bardzo szkoda. Super stomp. Czy my to zrobimy? Seth Rollins, super stomp trafiamy. Ależ to wyglądało niesamowicie. I wyglądało to niesamowicie brutalnie. 1, 2 i 3. Co za walka i co za finish niesamowite. Seth Rollins robi super stompa z samej góry. Po tym nikt w historii by nie wyszedł z tego. Nikt, nie ma szans. Nawet najlepsi. Roman Reigns. Undertaker na WrestleMania przed porażką z Lesnarem. Nikt, po prostu nikt by z tego nie wstał. Super stomp i Seth Rollins wygra tą walkę. Czterta realizacja nie jest zakończona? Czy ja dobrze widziałem? Mam nadzieję, że to nieprawda, że tam nie jest zakończona realizacja. Ta realizacja się naprawdę nie zakończyła? To niedobrze. To niedobrze. To nie najlepiej, że to się nie zakończyło. Podobne show mieliśmy. Nawet mieliśmy... Lepsze? My z nimi dwa razy wygraliśmy tutaj przegraliśmy, ale potem odpowiedzieliśmy i... No tak, wygraliśmy. Ale pewnie fanów i tak oni będą mieli więcej. Mam 44 tysięcy nowych fanów, oni mają tylko 34. To fajnie widzieć, fajnie widzieć. Nie wiem, czym to jest spowodowane na przykład, ale... Fajnie to widzieć. 100 tysięcy mamy różnic. Nie jest aż tak okropnie. W ogóle jesteśmy na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy to oznacza przez to, ile mamy tych Hall of Fame trophies? Może? Nie wiem. Ile będziesz chciał Cena? Może się uda za mniej. Może się uda za... Nie to chciałem kliknąć. Nie to chciałem kliknąć. Aj, nie chciałem tego zrobić. Randy jest moim ulubionym zawodnikiem, ale nie wiem jak ja... No nie wiem. Nie chcę być. Może jeszcze nie, ale... Może w przyszłości, ale na razie chyba nie. Dobra, zrobimy to, Bobby, bo mam dla ciebie plan. Dobra, taką walkę. Health spa. Nie mamy, czy nie będziemy mieli Randy'ego Ortona po tym show. To jest problem, bo chciałem mieć Randy'ego Ortona. To jest na pewno problem. Chciałem mieć Randy'ego Ortona. A dalej muszę szukać jakiejś zawodniczki dla, tak w ogóle, Larry i Ripley. Muszę dalej szukać dla, bo ja dalej nie mam rywalki Larry i Ripley. A chciałbym kogoś, nie chcę właśnie, żeby to była Bianca albo Becky. A to muszę dalej kogoś znaleźć, Larry i Ripley. Ponownie poszukałem. Tym razem może w Renewed Stars. A nie w, bo przedtem szukałem właśnie w Icons. Nie mogę znaleźć. Powrót Andrade za to. Powrót Andrade mi się bardzo podoba, bo Andrade jest jakby mistrzem, który nie stracił pasa. I to mi się, ten pomysł mi się bardzo podoba. Dlatego Andrade bym podpisał, tylko nie wiem na ile. Szczerze, na razie bym go nawet na tydzień podpisał. Na razie bym go podpisał, a nie, na dwa tygodnie, tak. Na dwa tygodnie bym go na razie podpisał. Zrobiłbym z niego też heala w tym momencie i jednak zmiana planów, jakby można powiedzieć. Bo może teraz wiem, Bobby zawalczy może dzisiaj z Carmelo, choć ile ma Carmelo też znowu popularny, ile ma to czasami? Nie, dobra, możemy to zrobić. Jednak chcę takiej walki, Carmelo kontra Andrade. Właśnie. Tak, to będzie najlepszy pomysł na tę walkę. Have your most popular available male and... To by była walka w postaci Nakamura Hayes, a nie wiem, czy taką walkę chcę. W sumie. Nakamura Hayes, a może i zrobimy taką walkę. Czy to byłoby tak, tak? To by tak wyglądało. No, może na openera to zrobimy. Tutaj oczywiście Carmelo, tak. Nie ma staminy w ogóle definicji. Nie wiem jakim cudem on w ogóle może... Jakby on nie jest kulturowany, nie wiem jakim cudem. Bo nie ma staminy, ale nie jest kulturowany. Czyli ta rywalizacja jakby jest kontynuowana. Czy może spróbujemy... Nie wiem jak to zrobimy. Nie no, nie będę aby tej rywalizacji jakby może powiedzieć już. Po prostu Seth i Roman muszą się zmierzyć. Na pewno, a nie mogę jakby teraz robić, bo teraz to nie opłaca mi się, bo obydwoje jeszcze wypadną. Teraz muszę... Myślę, że Seth też powinien odpocząć w sumie. W main evencie zobaczymy...
Bianca i Becky w walce mi się to pomysł podoba w main event. Tak, to może być dobra walka na main eventa. Mogę nad nim dać tables matcha. I potem jeszcze co tutaj? Cena może zawalczyć z jakimś healem. Może to być Randy Orton w sumie. Może to być Randy Orton. Cena kontra Randy. Akurat właśnie Cena kontra mu się kończy. Niestety nie zostanie dłużej, bo właśnie niespecjalnie to zrobiłem, ale odejdzie, więc właśnie to by oznaczało, że właśnie to jest taka może być walka pożegnalna dla niego. I jeszcze tutaj Cody Rhodes kontra Bobby czy Edge kontra Bobby. Na pewno potrzebuje Bobby'ego tutaj w walce. I nie wiem. Nie wiem w sumie. A może jednak Roman. Może niech Roman znowu zawalczy, żeby popularność poszła w górę. Roman kontra Edge. Możemy zrobić taką walkę. Popularność potrzebuje Cody'ego, żeby poszła w górę i Rhea Ripley pewnie też, tak? Chyba tak to będziemy robili. Tak to pewnie będzie wyglądało. Więc, no nie wiem, jakby nie podoba mi się strasznie, że nie mogę znaleźć tej właśnie zawodniczki dobrej dla Rhea. To mi się strasznie podoba. Chciałbym bardzo kogoś zrobić właśnie tutaj, żeby była jakaś zawodniczka dla Rhea Ripley. Aha, dobra. Teraz, a nie wiem, w sumie to... Jakbym właśnie dał tak... Może tak to właśnie muszę robić. Może tak to muszę robić w sumie. To może by... No pewnie to tak trzeba robić. To zrobimy to po tym show. Po tym show to spróbujemy to właśnie tak zrobić. Może właśnie w sumie nie pomyślałem o tym. To jakby no powinienem myśleć bardziej, że tak to przecież można zrobić. Health pass zawsze właśnie może przydać, a jak mogę zrobić to w taki sposób, gdzie to nie zaboli mieć taką walkę, to może być. Może jeszcze się uda zrobić tables matche. To na pewno się nie uda. To mam nadzieję, że się uda zrobić i to też powinno się udać zrobić. Powinno. A więc tak, tak by to wyglądało. Tak by wyglądało to show ostatnie przed właśnie... Tak by to właśnie wyglądało. Ostatnie show przed pay-per-view kolejnym, przed premium live eventem kolejnym. I wydaje mi się, że komu będziemy tutaj... To jaką walkę będziemy grali? Nie wiem, jaką walkę bym zagrał w sumie. Pierwszą walkę na pewno nie. Właśnie zastanawiam się między tymi midcardowymi dwa pojedynkami w sumie. Szyńskie kontra Carmelo i ta walka się zwycięstwem Carmelo kończy. To dobrze. Killem jest Andrade. Myślę, że jednak ta walka. Myślę, że pomimo, że tak mówiłem, Randy jest moim ulubionym zawodnikiem, Cena odchodzi, więc chcę mu dać zwycięstwo na koniec. Niech ma takie zwycięstwo tutaj sobie na koniec, na odejście w walce dwóch absolutnych legend. Randy kontra Cena, niech właśnie sobie tutaj Cena wygra. Chciałem właśnie z nim pogadać odnośnie tego kontraktu, chciałem go zostawić, ale na mniejsze pieniądze, bo może by się udało. Ale niestety się tak ostatecznie nie udało zrobić. Ale za to ma, można powiedzieć, taką pożegnalną walkę. No chyba, że ta rada jeszcze wróci, bo nie mogę skreślić jego potencjalnego powrotu, bo on jest jako właśnie, nie jako Icons, a jako Renowned Stars, więc on nie jest aż taki drogi do podpisania, dlatego byłoby spoko, by wrócił potencjalnie. Mogła to być fajna opcja, żeby właśnie Cena wrócił. W poprzednim odcinku widzieliśmy go w turnieju do tagu razem z Carmelo Hayesem, dał radę zwyciężyć, a dzisiaj ma walkę one-on-one. Na premium live evencie ostatnim z Cody'm przegrał. Tutaj zobaczymy, czy ten one-on-one mecz lepiej mu pójdzie. Też z ciężkim bardzo rywałem. I mamy Randy Ortona, który tutaj też dłużej znacznie nie będzie siedział u nas. Choć zobaczymy, może właśnie się uda go, bo jemu się kontrakt kończy po premium live evencie, więc... Jeśli się uda za mniejsze, fajne pieniądze jakieś go zdobyć, to spoko. Andrade szczerze, jakby, no nie wiem, myślę, że Andrade nie będę bardzo jakoś chciał po tym, bo jakby nie mam dla niego zbytnio dużych planów jakichś, ale właśnie chcę go mieć, żeby była ta taka prawdziwa, można powiedzieć, walka, która ma ogromny sens, jakby, bo Andrade właśnie, można powiedzieć, zrobił taką scenę jak CM Punk po części, aby wygrał pas i może powiedzieć, że zwijał z tym pasem, dlatego właśnie będzie spoko według mnie, że Andrade jakby wraca. I Carmelo właśnie jako były mistrz, walka pędzi za dwójką. Fajnie byłaby jeszcze właśnie, można powiedzieć, ja mógł przynieść ze sobą pas właśnie, można powiedzieć, Andrade i żeby inny pas był też na szajem. To byłoby też coś podobnego, jak na przykład była między innymi w walce Ciny i Punka na SummerSlam.
A teraz możemy zacząć. Cena kontra Orton. Starcie dwóch legend. Moich, no dla mnie największych legend z moich czasów, których ja oglądałem. I możemy zaczynać. Cena wychodzi na samą górę i... I trafiamy tutaj. Nie ukrywam, że zrobiłem to, bo przez chwilę pomyślałem, że jestem Randy Orton i dlatego właśnie w tą stronę biegłem. I dlatego tutaj poszedłem od razu na górę tutaj. Był też press wykonany Ortona. Cena wstaje, ale tutaj od razu będzie pewnie powalony na ziemię. Fallaway Slam. Była tutaj szansa kontra, nie trafiłem. Cena wstaje. Randy Orton go tutaj łapie. Mamy jednak szybką kontrę i Orton ląduje w narożniku. Cena nie trafia. Randy Orton wychodzi na samą górę i to jest taki elbow drop, który naprawdę wyglądał niebezpiecznie bardzo. Bardzo niebezpiecznie to wyglądało. I mamy przypięcie, nie dziwię się, bo to naprawdę wygląda dość brutalnie, bym powiedział, ale Cena wstaje. Cena łatwo wstaje tutaj. I to będzie reverse Boston Crab. Tak, reverse Boston Crab w wykonaniu Randy'ego Ortona. Jeden z nielicznych zawodników, który ma to w movesecie, ale Cena wychodzi z tego bez problemu. I mamy splash, który nie trafia zbytnio. Mocny klauzań i powalamy Ortona. Elbow drop do tego na ziemi. Mamy exchange. Nie wiem, jak ten Randy tam nie trafił. Może być bardzo szybki exchange w sumie. No, to będzie bardzo szybki exchange. Nie wiem, jak niestety się wydarzyło. Ale to był bardzo szybki exchange, bo Orton praktycznie nie mógł w nic trafić. Five Knuckle Shuffle. Trafiamy oczywiście. Nie mógł tego skontrować. I pora na Attitude Adjustment. Czy trafimy? Pierwsza próba potencjalnie. I Cena nie wiadomo, czy trafi, bo jeszcze może by skontrować to Randy Orton. I nie kontruje. Attitude Adjustment zrobione. Jeszcze tylko, a to może być Row Break. I Row Break jest. Jest, tak. Tak czułem, tak niestety czułem, że będzie. Więc nie ma, najważniejsze nie ma Resiliency użytego, bo chciałem, żeby użył Resiliency, tego właśnie, aby na to liczyłem. Wiedziałem, że nie wygram, tylko po prostu liczyłem, że może Resiliency użyję. Czy Cena ma jakiś dive'a tutaj, suicide dive'a potencjalnie? Kto wie, w sumie. Jednak nie. Sędzia, sędzia jeszcze oberwał, a w sumie może nawet dobrze oberwał, bo to troszkę tak właśnie w miejscu, którym przeszkadza. Randy Orton, ten taunt nie był odpowiedni moment, nie był to właśnie dobry moment na tauntowanie. Cena trafia tutaj tym łokciem. Randy Orton rzuca tutaj na krawędź, jeszcze podnosi Cena, który daje radę skontrować i mocne uderzenia. Randy kontruje znowu. Cena kontruje i uderzenie w nogi. Dobra walka tutaj, dużo zwrotów akcji można powiedzieć w sumie w tym pojedynku jak na razie. I jeszcze tutaj raz tutaj trafia Cena i możemy wrócić do ringu. A Orton za niego powinien też wrócić i tak będzie. Randy Orton wraca, clothesline bardzo mocny i bardzo celny od Ciny. Ja tutaj kopnięcia, Randy Orton teraz dopiero kontruje, a my mamy prawie finishera tam. I mamy przypięcie w wykonaniu Randy'ego. Cena robi bez problemu tutaj kick-outa i mamy i signature i prawie finisher. Kontra. Kilka mocnych uderzeń tutaj w narożniku i jeszcze malutki rozbieg. No, nie zrobimy zbyt rozbiegu jednak ostatecznie. Randy nie kontruje czy kontruje? Nie, nie kontruje, dobra. Wiem, jak mogę Randy'ego zmusić do użycia już teraz w Resiliency. Właśnie chciałem to zrobić, ale nie udało mi się, bo on wstał dość szybko. Chciałem użyć STF, ale nie udało mi się. Bo właśnie dosłownie, jakby on chyba przeczuł, co się może właśnie szykować. RKO nie będzie. Wiedziałem, że on na to czyha. Wiedziałem, że on na to poluje. RKO nie będzie. Za to będzie Five Knuckle Shuffle. Fajne przejście właśnie. Kontra RKO do przejścia do Five Knuckle Shuffle, do kontry kolejnej. John Cena teraz AA w naszym wykonaniu. Teraz tylko, że to było bardziej na środku ringu. I jest kontra. Co za niesamowita sekwencja tego pojedynku. Dosłownie kontra i znowu niesamowite. Nie wiem, już się pogubiłem naprawdę. To po prostu kontrast finisherów i signatur było tak tutaj wiele, że to była aż przesada. I kolejna kontra. Sit-out powerbomb od Ortona. Fenomenalna walka tych dwóch legend, którzy pokazują, że dalej potrafią niesamowite pojedynki tutaj dać. Elbow drop nie trafia. Powerbomb nie będzie. Orton znajduje kontrę.
Jeszcze te mocne uderzenia. Orton powinien mieć finishera i tak jest. I kolejna próba finishera będzie. Jednak nie. Kontra tutaj. Piękny back body drop. Kopnięcie w plecy się nie udało. No i tak go tutaj złapiemy i położymy na ziemię. Body slam i teraz 5 knuckle shuffle będziemy mogli zrobić. Ponownie 5 knuckle shuffle do zrobienia. Tym razem nie będzie kontry. Cena odbija się i 5 knuckle shuffle trafiamy. On jest stunned. To jest moment na to, żeby zrobić edge adjustment. To jest ten moment. Tylko właśnie zróbmy to jakoś tak, żeby właśnie nie było przy linach to zbytnio. Teraz nie mogę tego jakby, nie mogę przejść do przypięcia, bo to się skończy tak, że nie mogę właśnie, muszę złap tylko go za nogę, złap go za tamtą nogę, właśnie o to chodzi. Tutaj row breaku nie ma, mamy przypięcie, 1, 2 i rezyliencji użyta. Tak jak myślałem, tak jak się spodziewałem. Dobra, pora na kolejny tier adjustment. Jak on tylko wstanie, albo w sumie może poczekam na niego tutaj. I mamy teraz przejście do szybkiego AA, które jest skontrowane. Co za walka, jakby ta walka nie powinna być aż tak niesamowita. Ta walka nie ma prawa być aż tak fenomenalna. Monkey flip skontrowany. Co się tutaj naprawdę dzieje? Niesamowite to jest. Ta walka naprawdę zdecydowanie skradnie to show. Nie będzie lepszej na pewno walki na całej karcie. To, co się tutaj dzieje, to jest po prostu fenomen. Randy Orton wypada tutaj za linę. Cena. To będzie back suplex. I back suplex tutaj poza ringiem zrobiony. Jeszcze elbow tutaj. I kolejny łokieć. I wracamy do ringu. Czy teraz może tutaj gdzieś znajdziemy AJ i w końcu okończymy ten pojedynek, który jest po prostu właśnie no... Niesamowite, prawda? Ciężko mi określić, jak bardzo mnie szokuje to, jak dobra ta walka wychodzi tutaj. Wiedziałem, że ta dwójka zawsze potrafi dobre dać walki, ale jednak nie spodziewałem się, że tutaj midcardowy pojedynek taki po prostu będzie niesamowity. I nie trafiłem jednak mam go, bo złapałem go tutaj. Wiedziałem, że mogę to zrobić. AJ, Randy Orton złapany. 1, 2 i 3. Co za walka. Co za walka niesamowita w wykonaniu dwóch Hall of Famerów, przyszłych dwóch absolutnych legend. Cena wygrywa swoją walkę pożegnalną, która była naprawdę niesamowita. Mówię, że to jest walka pożegnalna, ale kto wie, może za chwilę Cena wróci. Taka jest bardzo możliwa, możliwe bardzo, że tak będzie. Kolejna walka na 3 gwiazdki oceniana, to super. Ta pewnie walka na scenę będzie mediocre, zakładam. Cody plus 2 popularności. Ta pewnie walka będzie właśnie mediocre, zakładam. Lecz wygrywa. A jednak nie, good. 3 walki, co chyba 3 gwiazdkowe były, więc to szło jest naprawdę dobre. Plus 4 aż popularności dla Rii. Super, super. To właśnie chcę widzieć, jak robię te prawa. Takie 4 przynajmniej. Bianca kontra Becky. Ta walka się kończy zwycięstwem Becky, ale urazem czasem się nie kończy. Nie, jednak nie. 3,5 gwiazdki. Co za niesamowita tak w ogóle. Co za niesamowita, niesamowite show, naprawdę. Nie ma szans, że oni będą mieli lepsze. No właśnie, my ich tutaj pokonaliśmy bez problemu. Ale tylko 37 tysięcy fanów. To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Tylko 2000 różnice. Health spa mamy. To dobrze widzieć. Mam tutaj kolejny premium live event. No właśnie, jakby... Powiem tak, za tyle to na pewno nie, ale jakbyśmy potencjalnie... To 76 tysięcy... Nie brzmi okropnie, bo chyba najbardziej bym chciał Randy'ego z tych zawodników zostawić, myślę. Więc spróbujmy może. Dobra, czyli... No nie jakby, tak już wiem. Nie mogę jakby. Andrade też twój kontrakt jakby... Nie zamierzałem ci przytulać, krótko mówiąc. Edge, no 84 tysięcy do końca sezonu, ale może spróbujmy właśnie mniej. Może tyle się uda. I mamy za 58 tysięcy Edge'a do końca, no i pięknie, o to chodzi. Bardzo mi się to podoba. Wiem dobrze Triple H o tym. Dobra. Dobra, możemy mu dać, jakoś znajdę ci miejsce Bobby, znajdę ci miejsce jakąś na walkę. Zajdę ci jakoś miejsce tutaj na walkę. Mamy nie najwięcej pieniędzy na walkę Ripi, nie ukrywam, że nie mamy zbytnio pieniędzy tutaj. Ale zobaczę. Zobaczę poza odcinkiem, poszukam, albo na samym odcinku poszukamy. Właśnie muszę 50 tysięcy, jak patrzcie, co w Series, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!